Mi się jechało super, mój koń był w bardzo dobrej formie. Pokonałyśmy ten cross tylko z 10-sekundowym spóźnieniem, więc jestem bardzo zadowolona. Ja jestem zadowolony z większości crossu. Na jednej przeszkodzie miałem trochę niebezpieczną sytuację, ale myślę, że mój koń też dawał wszystko, co mógł z siebie i końcówka była bardzo wymagająca. Już pchałem, ile dałem radę, a on cały czas galopował chętnie do końca. To były drugie nasze zawody w takim formacie. Myślę, że mój koń spisał się bardzo dobrze. Mamy delikatne spóźnienie i do tego tam jeden pojedynczy błąd, ale myślę, że następnym razem będzie lepiej. Ogólnie też jestem zadowolony ze swojego przejazdu, ale myślę, że tutaj trzeba patrzeć na przejazd całej ekipy, która się naprawdę spisała bardzo dobrze. No i myślę, że wszyscy powinniśmy być z tego zadowoleni. Jak się startuje nie tylko dla własnego wyniku, ale jako drużyna? Jest to na pewno bardzo motywujące. Ja zawsze lubiłam sporty drużynowe i chyba jest to nawet dla mnie bardziej większe wyzwanie niż jak jadę dla siebie. Ja też tak samo. Odczuwam dużo większą radość z wyniku drużynowego niż z wyniku tak naprawdę indywidualnego. Po moim przejeździe nie byłem do końca zadowolony z tego, że miałem ten błąd na jednej przeszkodzie, ale jak zacząłem, że jesteśmy jako drużyna trzeci, to wszystko minęło. Także start dla drużyny jest bardzo, bardzo pozytywny. Myślę, że dla każdego kadrowicza. Pomimo dużej presji w sumie od pierwszej próby, z racji, że udało nam się jako cała ekipa osiągnąć całkiem fajny wynik, jesteśmy razem z tego wszyscy zadowoleni. Tak, no i myślę, że na pewno start w ekipie jest to też dodatkowy stres dla zawodnika, ponieważ no, jak sobie coś nie pójdzie, no to wiadomo, trudno, ale tutaj przez swój wynik można zawsze zepsuć wynik ekipy. Nam w tym roku udało się pojechać dobrze, więc... Dziękujemy za rozmowę i jeszcze raz wielkie gratulacje. Dziękujemy.